Przenieśmy się na chwilę do początku 2015 roku. Wtedy Ołpa Józek po zarzutach o umygieni, że jej nikaj nie zabiero i na natarg do krzepic wziął ją na zabawa do Bachowa z okazji ich święta, Dnia Babci i Dziadka. Od tego czasu minęło prawie 5 lat, a wy, drodzy mieszkańcy, na deskach tej sceny mieliście okazję poznać bliżej Ołmę i Ołpę, a także ich najbliższe otoczenie. Dzisiaj, po takim czasie, nadeszło wielkie wydarzenie. Ołma Gienia i Ołpa Józek obchodzą swoje złote gody, na które zjechała cała familia. Jednak zanim to zobaczymy, przypomnijmy sobie co nieco. Dzień dobry, mamo. Muszę ci coś powiedzieć. Latem było ciepło. Zimą zimno. Dzwoń, matko, do Artura Lesika, co by mnie pomalował! Co by mnie tu pomalował! Co by mi są tapety na pod... Co? Że w poniedzieli mamy święto, dzień babci i dziadka. Ja? I co z tego? I tak mnie nika nie zabierasz? Co ty w pandzeli za głupoty? Dziś latoż my byli na targu w Krzepicach. Zapraszam do Krzepic, tam mój kolega sprzedaje. Nie, 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 my się w przystanie kupimy. Gienia, żono ty moja, zabiorą cię na disco. A kto gra? Teresa Werner. To ja. Mamusiu? Mamusiu, poznajcie Brajanka. Wyśta, widzieli te nowe zegary na kościele? Ja, a u nas w Niemcach, to już na kościołach są cyfrowe. Łogienia, co się z tym dubskim toczy? Taki mały telewizor mu go daj kupić. Ale nie, ojca nie, bo to za drogie, lepiej tam dekoder. Te plazma było, to ten kusek było widać. Dziecka przepuści na mnie, jo ino muszę kupić nudle. Jo nic więcej nie chce, ino nudle, mogę ja? A byście słyszeli, byla ten Krystian Brodacki mo ludzi? Jo, nie wiem. Wszyscy ponoć chcą z nim jeździć. Ja, ale też nie wiem. Ja, bo u nas w Niemczech to już wszyscy z nim jeździli. Czy są rajtuzy? Tak, są. Jest to się jedne. Ja byłem głupi, że jej te jabłka podpierdzielałem. Kurde, ona jest taki gryfny anioł. On jest taki fajny chłop. Mimo tego, że ma 70 lat. Ale jest taki gibki, jak dziw w majsie. Ale głupio, mamo. Tych jajek durcha nie ma. No normalnie ta wróga nie no rozszarpie, jak mi się ino na patocy. A tyś te nudle kupiła? Jeruna! Ja jeszcze nudle poproszę. Że ci nie zrobię tej jajecznicy. Co? Bo nie mam z tego prześcigoda, że ta brugalino, ta łotyka jedna, tako z normalnie z kwas jeden,
i nowych ziół, i jajca, i kura. Ale te pazury, to masz majstersztyk. No więc moja była u Mrugaliny i to ona tu mi tak... Nie, Roma, ja mam bigos na garze. Jestem specjalistką od kur. Ukończyłam studia kuroznawstwa i kogutoznawstwa. Jestem potrzebna władzy, Jagoda Wątroba. Chcam do rady. Zaglęgujcie! Za się głupio, cześć! Skogut! Skogut, ty jest głupia! Dole obcej to obo jajca! Jak nie moja jest, ty ci jajca! Ty ci cały czas tłumacza, że jajca nie ma! Nie myśleć! Moja jajca! Jak jajca? No jajca! A nie takie jajca! A zobaczmy, jak wygląda to teraz. Józek, to wiesz, 50 lat temu było nasze wesele. A może bym sobie tak przypomnieli naszą noc poślubną? Ja więc, Ginia, dobrze, żeś mi przypomniała, jak to mądry jeden myśliciel powiedział, jak człowiek za nie może, to piwo zawsze pomoże. Od tamtej pory to zasoby zech to stosować 3 razy dziennie i... Wiem, wiem. Pomogło, pomogło, Józek. Dziesięć godzin później. Muszę wrócić do łóżka i jeszcze raz próbować go obudzić. Józek, Józek, wstawaj! Mamy psza, złote goty, nowy faroż jest! Józek, Józek, Maciera się prosi, wstawaj! Ło, ty jeden, o świn jak myślisz, a ono już nie! Umykaj się, idziemy! Duże sprawy. O majoba, ledwo zdążyli się wyszlifować do kościoła. 2 godziny później przenosimy się do sali OSP w Borkach Małych. Ja bo ja wziąłem ten fioletowy, co jakim mam był.
Ja, tak nie pomogą. Ale dobry kim. Panie goście, już raz oficjalnie witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie na dzisiejszym złotym weselu o Megieni i o Pluska. Aby nam te starki jeszcze tak fajnie długo żyły, ostrzegłbym tak fest głośno 100 lat. Drodzy goście, i wszyscy razem. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Fajny wnuczek i odnośnie złotych brylantów przygotowała taką niespodziankę. I zaraz po prostu na tej scenie, mało górecki scenie wystąpi Teresa Werner. Wielkie, wielkie brawa. Ale teraz przejdźmy do najważniejszej rzeczy na tym weselu. Ja z nim agorzuję na stół. Skończ! O gieszynki chodzi. Po co ludzi zaproszasz? O gieszynki! Aha. I życzenia. Nastąpił moment wręczania prezentów. Przyjrzyjmy się dokładnie, kto z czym przyszedł. Musa się teraz dobrze przyjrzeć w to, co dół, w to wiela dół. Wiela musa po tym oddać. Do tego kelnerka ona by baje notować. A wy mi baje taty spaczeć w to, co do, bo inaczej to z waszych kam, co ty spójdzie. Także co baje ta patrzeć, o pójda, pójda i wyda suchą w to, co do. Witam was bardzo serdecznie. Po ostatnim sukcesach w wyborach do Rady Gminy Olesno postanowiłam wziąć udział. Po prostu chcę się dostać do Sejmu, więc musicie na mnie głosować. I jak na mnie zagłosujecie, to ja zrobię klimatyzację w sali, siłownię w plenerze i nawet kupię traktorek, więc wiecie co robić. Według sondaży mam bardzo dużo, więc bardzo dużo głosów, więc wiecie co macie robić. Głosujcie na mnie, Jagoda Wątroba, chcę do Sejmu. Ty ją zaprosił, ona nawet kieszynku nie dała. Ani mnie nie nerwuj. Ja jej nie prosił, to twoja koleżanka. Wie ta co? Ja dalej mrugalinę i podpierdzielam te jabłka. Przez to, że genii przyniósł kompot. Niech sobie pije staro babka. Moż genia, stolą. Co to ma być? On mi kompot dał. Na złotym weselu. Ty się ciesz, że ci w ogóle coś dół. Nie, nawet nie pomyślił taki kolega. Wiesz co, przestój, jak skończy. Ej, Józek, Józek!
Pamiętasz, jak my oglądali mecz, co nasi z Polokoma grali? Jasne. Byś wtedy godał, żeby ci się taką srogo plazma przydała. O. A ja ci tako załatwił. Teamy. O, dzięki ci. O, pierdol. No. I co? I co? Żebyś nie dostał. Ty masz się lepiej. Wiesz, bo to jest mój kolega, jakby nie patrz. Józek, Józek, czekaj no. Masz tu jeszcze głośniki z JBL-a, co byś se mógł aksamitów posłuchać w kosz do niedziela. Chodź. Dzięki ci. Ale jest. Ja jest onkel Franz. A ja jest onkel Barcik. Od nas wiele gosinku nie dostanie ta, bo my przyszli zjeść kotleta, bo my mamy małe ryty, to nie chcieszą własne kwiacynty. Ło, Franz, weź się chwila, nie martw. Tyś już jest stary, ale ciągle jary. Może nasz gosin nie zarówno Alejzowi, ale my i tak będziemy najlepsi śpuntowi. Witam, nie tu dawno nie było, ale żech słyszał, że za takie imprezy trzeba tyle zapłacić, więc żebym przyniósł wam coś, mota, bo mnie stoć. Bierz te ręce świeżo malowane paznokcie mą, najlepszego na te gody. Widzieliś ta? Jako krótko kiecka. Pewno tyle nas proszyli, bo chcą pokazać chcieli, że ich stać. Dziękuję. Ja.
również dziękuję. Mój genia! Bo jak ty pięknie wyglądasz! I ta tapeta u Artura robiono, a ten klejc z przystajni, no pięknie! Jak z przystajni skrzepic! Skrzepic? Takiej starej na złote wesele żeś przyszła? Ale jaka sexy! Sexy mega! Ja bym nie powiedział. Bo ty nic nie widzisz! Która powieta ładnie opór życzenia. Wiersz ja? Mama wam będzie podpowiadać. My są dwie i chcemy dwie czekoladki, a że my są z małych worek, chcemy samą worek. No ja! O ta dziecka, cały worek. Kochani goście, po pysznym taku, po występie Therese Werner, po słodziutkim torcie, przyjdziemy do takiej fajnej części naszej dzisiejszej imprezy, do powiedzenia wierszy. Kochane borki małe, każdy z was, kto znajduje się dzisiaj tu na tej sali, może podejść tutaj na środeczek, wziąć mikrofon, powiedzieć fajne wierszy dla naszych jubilatów, dla Omy Geni i Opy Józka. Nie wstydzimy się, podchodzimy do domy i wszyscy razem się dalej bawimy. Chodź tanie, pionie gryza, chyba że Józek. Ja ci pisu, Jerziu. Jaki kawaler młody. Hi, ha, za tym wierszy Giorca Flacha. Już ci do umy. Następnie proszę. Chodź tam, chodź tam. Do goleniu. Nie patrzcie za dużo na nie. Zobacz, muszę wyłoszczyć wzrok. Jestem mała dziewczynka, mam brzuszek cienki jak blaszka, więc dla mnie czekoladka, a dla jej koleżanki flaszka. No flaszka. A czekoladka? Naszych tych, co mają czekoladki. W bufecie. Chodź tam, chodź tam, chodź tam, chodź tam. Jest ktoś? Ja jem mało Anna z worek i chcę płaszek cały worek. Chodź, chodź. Styknie ci. Dostałaś, to nie marudź. Laska, pulitrając, tak to szopowi. Zdrowia, szczęścia, pomarańczy, niech ci żona tego tańczy. Chcesz teraz? To wiesz, jak chcesz. Pokaż, co potrafisz. Kiciuś. Ale ty tak nie widzisz. Kiedy Oma, Genia i Opa Józek myślą, że to już wszyscy, nagle wbiega spóźniony Gerhard. No, my z Genią już myśleli, że to wszyscy goście, a tu nagle wbiega spóźniony Gerhard. Halo! Halo! Słuchaj, tam by się nie spóźnili, my by byli tak genau w punkt, my tak wyjechali. No i nie było problemu, po tej naszej niemieckiej stronie te autobany są proste jak stół. No ale ino my granica przekroczyli i takie hop, 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 hop. Ja, hop, 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 hop. Ja. No rano. Mota tu od nos proszek. Kawa. I śledzie w tomatach. Bo u nas w Niemcach to wszystko jest najlepsze. Po wręczeniu prezentów wszyscy siadają przy stole i zaczyna się gotka. Łofuj! Jaki tynka, nowy zalew jest niedobry! Za mało majonezu!
Ja podydowożę wórzku do swojego kartofelsona, a tu nie ma wórzku i mi bardziej smakuje. Ja, a ja nową pora i sporym to je lepsze, musi ta to zrobić. Ty się zgubią! Pora do kartofelsona tu dołoż! Ty ci to zgeruję! Przepraszam. Ty sama już późna gerujesz. Przepraszam, Brianie, czy mógłbyś mi podać tę oto sałatkę ziemniaczaną? Jagoda! Kartofel za nadbite! Och, danke schön! Gerhard, a wy znota w Niemcach jakieś wice? Bo mi się wydaje, że tam nikt nie umie żartować. U nas w Niemcach to wszyscy umią żartować. Ty się patrz i ty się ucz. Heidi, meine Liebe, danke schön, ist aus Polnisch, jesteś gruba. Jesteś gruba! Jagoda, jesteś gruba! Ja gruba? Ja ci za ty głupio nie wchodzę! Ale głupio baba! No ja... Narasta napięta atmosfera. Atmosferę napiętę. Heidi nie wie, o czym mówi. Ja Schmetterlinge, Flugzeug, Katastrofę, masakrę. Atmosfera jest naprawdę gorąca. Wszyscy się kłócą. Cisza, proszę o ciszę. Kto wie, jak się nazywa dziura po bombie? Dobra, lej. Ja, ty byś się dawał na gorzołka, ci uspokój. Książę, mama ta mądro. Nie wiem, że możeś była, że przez Briana poznała? A, uspokójta się! Aloys, weź im coś powiedz i uspokój ich. No ja... Wcale nie słuchaj. Brugalino! Brugalino! Kaj jest Brugalino? Zadzwoń do niej na WhatsAppa, ale puść kamerka, co by widziała, jak się fajnie bawimy. Idź. Czemu cię tu nie ma? Widzisz, Jożek dostała tygodniowe wakacje na Majorce. Jako, że umie odróżnić koguta od kury i to nie byle jakie zorty, dostałam od przełożonych wyjazd na tygodniowe wakacje na Majorce. Dostała też nagroda, w sumie takie wyróżnienie, główną specjalistką od amerykańskich czempionów została. To jest zaszczyt! Została wybrana na główną specjalistkę od amerykańskich czempionów. Jako wkład w tę naukę, dziedzinę badań, tytuł mojej pracy nosił Amerykańskie czempiony. Jak odróżnić jaja kurze od jaj kogucich? Moje rona, tato, ma łeb? Łeb? A skończ, ty się w łeb puknij, chyba że go nie możesz. Ty się lepiej ją zapytaj, co tam za ciacho obok niej siedzi, ale nie godzi, że to ją. Te, Brugalino! Gienia się pyta, co za ciasteczko koło ciebie stoi. Halo! To jest mój gorący Hiszpan! Ja, Ambrozo Valdemaro Candeliaro Desiderio Alvaro Gilberto Hernando Masero Nazario Sancho Pancho Rogerio Madre mia, de Bilbao, de pizza, de corrido, io de puta mierda, cojones, amatores, de la pizza, de la mancha, despacito. Poznałach go tutaj, na Majorce!
i zabiorę go do Borek! Bo to jest moja nowa miłość! A Wita, co jeszcze? Mój Hiszpan jest gibki jak dzik w majsie! Ja, Ambrosio Baldomaro Condoriaro Desidero Alvaro Gilberto Hernando Masero Nazario Sancho Pancho Rogerio Madre mia, de Bilbao, de Pizza, de Corrida, Hio de Putamier, de Cojones, Amatores, de La Mancha, Despacito. Besos! Mua! Mrugalino to kiedyś ino do mnie go dała, że jest gipki jak dzik w majsie. No ale co? Jak teraz mnie nie chce, to aby wydaje dalej te jabłka podbierać. Biedny Alus. Szkoda chłopa. Ino te chopy biedne. A wy mamy co? Nikt się nie zainteresuje. A nogi tak boli. Bercik weźmie stąd. Ja zaś między tymi ludźmi siedzę, a oni mnie wykończą. Wszyscy macie Nikos, wybacz zamiast. Sama żeś nie jest mądro! Z tymi pasowoma się wchodzą! Będzie w końcu do zadanej roboty wzięła! Sama byś tak jak chciała mieć! Sama byś tak jak chciała mieć! A nie! Ty się głupio od siebie nie lubia! Ty masz brzydko fryzura, a ty się adoptowany i sporek wielki! Ta atmosfera może wynikać z niesprzyjających warunków atmosferycznych. Wysokie ciśnienie, jakie możemy dzisiaj odczuwać, znacznie wpływa na znaczenie pokładu adresy gości. Wyłącznie pogoda... Warunki pogodowe powinny w niedługim czasie się poprawić, dlatego miejmy nadzieję na ostateczną zgodę. Dziękuję dla was, Paulina z Sychu Dwarzyno, wasza ulubiona pogodynka. Gerhard jest w szoku, nie wie co mu powiedzieć. Jestem w szoku, ja nie wiem co ja mu powiedzieć. Gerhard jednak wie co mu powiedzieć. Jednak wiem, co mam powiedzieć. Powiem im, że mi dzwoni telefon i wylejza. Ej, dzwoni mi telefon, ja muszę iść na razie. Co ty gadasz? Każdy wie, że wojskie borki małe nie ma zasięgu. Bo w Niemcach jeszcze tego nie wiedzą. U nas w Niemcach... Idź ty, głupio babo. No ja... Co się kłócimy, co? Jesteśmy w najpiękniejszym miejscu na ziemi, czyli w borkach małych, gdzie ludzie są koleżeńscy i odnoszą same życiowe sukcesy. Ja na przykład jak Lech Wałęsa i Albert Einstein. Einstein! Ja bei uns in Deutschland ist Zweistein! Zweistein! A jeszcze Heinrich Buchalik. A to jest taki hop za lasu, nie znot tego. Ja, Imperium Rzymskie powstało na wzór metropolii małoboreckiej, więc zakopajmy ten topór wojenny, w takim ważnym miejscu jesteśmy. Nadszedł ten czas, że nasz spektakl dobiega końca i w tym oto miejscu chcielibyśmy wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za te wszystkie lata, przez które mogliśmy dla was występować, za każdą pozytywną opinię. I siedni się opie, bo ty jesteś pijany, wiesz? I no psujesz wszystko. Ja. Więcej do tej życiny. Ja. Za te wszystkie lata, za każdą pozytywną uwagę, za każdą krytykę. Teraz ja
jest to już praktycznie ostatnie 30 sekund, można powiedzieć minuta naszego przedstawienia. Ej, popie. Weź tam jednego. Na szczęście ostatni raz to tam można jeszcze. I zachęcam wszystkich, żeby jeszcze wspólnie zaśpiewać hymn Borek Mały.
Bożenka,